Witaj w kolejnym wideo poświęconym sztuczkom w Angularze. Tym razem zajmiemy się przechwytywaniem zdarzeń pomiędzy kontrolerami. Zaczniemy od napisania kontrolerów. Dobra, i zaczynamy tak. Tworzymy moduł angularowy ng-app. Nic nie będziemy do niego wstrzykiwać. Teraz stworzymy sobie pierwszy kontroler. I to będzie nasz main controller. Wstrzykniemy sobie do niego scope. Dobra, w tym kontrolerze stworzymy sobie coś takiego jak scope on. I tutaj stworzymy sobie taką zmienną loading i przypiszemy do niej true. Ok, to samo zrobimy dla unload. Tylko że tym razem będzie to false. Dobrze, tak wygląda nasz pierwszy kontroler. A w drugim kontrolerze nazwijmy go App Controller. I w drugim kontrolerze wyemitujemy load i unload. Tym razem wstrzykniemy sobie do kontrolera jeszcze timeout. Timeout, a tu oczywiście mamy scope. Dobrze, teraz w kolejnym etapie wyemitujemy load oraz po kilku sekundach unload. Załóżmy, że będzie to 4 sekundy. Teraz w kontrolerze dodam jeszcze dwa divy, które będą odpowiedzialne za to, żeby pokazywać nam informacje. Przy użyciu ng-show, jeżeli będzie loading równe true, pokażemy ładowanie danych. Jeżeli loading będzie równe false, pokażemy dane załadowano. Jeszcze zmienimy małą literę oczywiście. Uruchamiam aplikację. Ładowanie danych. Czekamy 4 sekundy. Załadowano dane. Czyli nasza aplikacja zadziałała tak, jak sobie tego życzyliśmy. Możemy tutaj jeszcze dodatkowo zalogować w konsoli. Załadowano dane.
Zapisuję. Jeszcze raz sobie uruchamiamy aplikację. Ładowanie danych. I dane załadowano. To już wszystko w tym wideo. Zapraszam Cię na kolejne.